Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w grze Portal. Jest to taka mała przerwa pomiędzy właśnie, myślę, Residentem. Aczkolwiek wskakuje ona na miejsce The Walking Dead, ponieważ na miejsce Residenta wskakuje też nowa seria, która się pojawi na kanale. W każdym razie Portal to jest dość krótka gra. Miałam podejście nagrania jej całej wczoraj, aczkolwiek mój błędnik tak oszalał, że zakończyło się to niestety płaczem i to na końcówce gry. Nie wiem, ile z tego wyjdzie odcinków, bo gra mniej więcej na osobę, która wie, co ma robić, a powiedzmy mniej więcej wiem, to trwa godzinę. Więc tak, co to jest w ogóle za gra, tak? Portal to oryginalna gra logiczna, która została opracowana przez firmę Valve Corporation w trakcie prac nad drugim dodatkiem do Half-Life 2. Nie wiem, co to jest Half-Life 2, ale okej. Wyszła 10 października 2007 roku. I teraz tak, w grze wcielamy się w kobietę, która budzi się w jednym z pomieszczeń placówki naukowo-badawczej Aperture Science Enrichment Center, a jej zadaniem jest przetestowanie prototypowego urządzenia o nazwie Aperture Science Handheld Portal Device. Jest to potężna broń umożliwiająca tworzenie tytułowych portali na niemal każdej z płaskich powierzchni. Przygotowane w ten sposób bramy pełnią funkcję przejść, które łączą ze sobą fizycznie dwa różne punkty w przestrzeni. Zabawa podzielona jest na kolejne etapy, w których musimy zmierzyć się z przygotowanymi przez autorów gry problemami. Okej, tak jak mówię, w ogóle gra jest w pierwszoosobówce. Nie wiem, jak to pójdzie. Mam drugie podejście dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję, tak jak wczoraj już klałam tę grę, musiałam usunąć to nagranie. Najwyżej będziemy dzielić to na odcinki. Mam nadzieję, że nie wiem, z 2-3 i tyle. Dobrze, nowa gra. Zaczynamy. Rozdział. Test 00. Ogólnie to tych pomieszczeń jest w całej grze 19, ale oprócz tego jeszcze jest zakończenie, więc... Bo ja muszę chyba w ogóle się odsunąć od monitora, żeby w to grać, bo dowiedziałam się, że to jest choroba symulacyjna, to co ja mam, tak mi się wydaje. I to jest dlatego, bo mózg mój widzi ruch, ale nie rejestruje ruchu. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, Fajnie. Okej, mamy jakiś komputer, który nam steruje. Ja, jeżeli chodzi w ogóle o Portala, no to oprócz tego, że wczoraj grałam w to, prawie całe przeszłam, no to grałam jeszcze w dwójkę, ale w tryb kooperacyjny z moim chłopakiem, także możemy mu podziękować, że tak i w ogóle seria istnieje, bo to dzięki niemu mam tą grę. Dobra, komora 00. Lecimy. Ja muszę naprawdę się odsunąć, więc sorry, że tak daleko, ale no niestety. Ogólnie ta gra polega na rozwiązywaniu jakichś łamigłówek, typu właśnie takie coś. I tutaj to wsadzisz i idziemy. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science Weighted Storage Cube. Okay, możemy iść dalej. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Dobra, źle weszłam. Póki co w ogóle nie mamy tego pistoletu. Musimy najpierw wejść tam, żeby potem wejść tutaj i przycisk wcisnąć. To jest tu? Nie. Tu. Zabierz. Chodź. Kładź. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Okej.
No, dobra. Możemy spadać stąd. Dwie komory, znaczy w sumie jedna za nami, tak? Chyba tak. Zaraz się zobaczy. To jest test drugi. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Dobra, idziemy. W tym pomieszczeniu wiem, co zrobić. Ostatnio byłam dosyć zagmatwana, ale tutaj wiem. Najzwyczajniej w świecie zabieram to. Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should move you. Oj. Dobra. Trzecie. Okej. Okej. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Chyba znalazłam sposób, ale jeszcze to przetestujemy, bo patrzę na podgląd z OBS-a, jak to nagrywam. Nie patrzę na ten mój ekran przede mną, tylko patrzę na ten wyżej, jak się nagrywa. Może tak będę po prostu grać. Dobra, czwarty. Dobra, tutaj trzeba byłoby właśnie zabrać tą stamtąd. Wsadzić ją tu. I nara. Excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Okay. Piąty. Dobra. Dobra. Ej! Dobra, spoko. Mogła też spaść. Nie mam nic przeciwko. I tą z dołu jeszcze trzeba wziąć. Tutaj zestrzelę i idę. I bum. Dobra, spadam stąd. Imo jest lepiej nawet. Jak tak gram. Statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Okay. Dobra. While safety is one of many enrichment center goals, the unbelievable you subject name here must be the pride of subject hometown here. Dobra, no to po prostu trzeba było zrobić portal, bo takie kulki będą lecieć i muszą trafić w takie coś. No to jest takie w miarę luz. Lecimy dalej. W sumie nie wiem, który już numer, ale na razie mi się szybko idzie. O wiele lepiej mi się chyba gra, jak patrzę do góry. Bo po 15 minutach miałam już helikopter w głowie trochę, nie? A tutaj tak trochę lepiej. Dobra. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Jest. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Spoko.
tylko muszę poczekać na tą kładkę. Te kulki ogólnie uruchamiają jakieś takie kładki mniej więcej. Dobra. Spadamy stąd. Nie sprawdziłam, jaki numer sali. Zaraz sprawdzę. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu 8. Okej. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Kurde. Jak ja mam teraz to odbić? O. O, dobra. To pamiętam, że jakoś właśnie tak robiłam. Teraz tam. Dobra. Podjedź. Naprawdę 50 razy lepiej gra mi się na tym monitorze na górze. Tylko muszę głowę zarywać do góry, ale to nic, no bo jest dalej oddalone i wiecie, i nie mam na całym monitorze tej gry. Może dlatego. Zobaczymy, jak będzie dalej. Muszę się cieszyć. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Nie chcę się cieszyć, póki przed zachodem słońca. O, może tak. Dobra. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Dobra, impossible, srossible. Tam jest dziura, tu się wpierdzieli. Dobra, chwila. Zepsułam to. Tu jest dziura. To się niesie ze sobą. To się wpierdzieli. I teraz tu i nara. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Super. Jedziemy dalej. Komnata, komora, może na to komora będę mówić. Ojej, przepraszam. To jest. Hello again. Dziesiąta. Momentum. Easy. Dobra. Tam jest to i teraz trzeba będzie się rozpędzić. Tu chodzi o to, że jak się skacze, no to wtedy jest taka, o, większa siła skoku. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Dobra, teraz tutaj się odpaliło, a ja muszę tutaj wtrynić, tylko niech się wysunie. Dobra, i skaczemy po prostu. O Jezu, ale mogłabym trafić. Mogłabym trafić. O. I teraz jeszcze wyżej. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. I jeszcze raz. Tadam! Takie proste. Na razie nas uczą tych wszystkich możliwości. No też jak nie wie się co robić, no to to jest też zadanie logiczne, nie? Ale... Niestety chciałam zagrać to na ślepo, a wyszło jak wyszło. 11. Dobra. Aha. Aha. O Jezus.
For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. O Jezus. O Jezus, dobra. Ja to źle w ogóle zrobiłam. Nie wiem, co się wydarzyło, ale okej. Coś za szybko w portal weszłam. Ja tutaj muszę wejść, jak tam to będzie. Tam bym musiała, żeby wystrzeliło. O, super. To pyknąć. I muszę poczekać, aż pierdzielnie znowu tutaj. Tutaj walnij portal. Musimy zdobyć, to wtedy będziemy mieć pomarańczową możliwość robienia portali. Dobra. Na póki co to jest ciężko. Dobra, tutaj trzeba będzie pierdzielnąć. Od razu chyba trafi. Dobra. Od razu trafiła. Teraz bym musiała się dostać tam na tą platformę. Dobra, właśnie tak. Dalej, dalej. Zabieramy. The device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject long down, here. Dobra, teraz trzeba tam się dostać do portalu, no i nara, nie? To by było z tego, tyle z tego, z tej komory. Wreszcie jakaś taka bardziej złożona. Ale music się załączył. Dobra, spadamy stąd. Teraz 12. Get Lucy there, fling yourself. Fling into space. Spoko, kurde. Jakbym jeszcze trafiła, to by było fajnie. O, dobra. Teraz to wyżej. Dobra. Jeszcze muszę tutaj wyżej. Żeby pójść po skrzynkę, dobra. Okej. Okay. Dawaj skrzynkę. Ta skrzynka została tam? No fajnie by było, jakby została, dobra. Tam tu. Tak, została. To dobrze. I tutaj, pyk. I teraz na górę. I się otworzyło pewnie. Coś się psuje. Dobra, let's go. Trzynasta komora. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. Mm-hmm. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline.
Spoko. Dobra, to już działa. Dawaj, o. Kurde. Dobra, nieważne. O kurde. Myślałam, że mnie nie zgniecie. Never mind. Zabieramy to. I teraz tam. Dawaj. A tam... Mamy jeszcze jakąś kostkę, czy nie? Tu by się kostka jakaś jeszcze przydała, chyba że tamta. Dobra, kumam. Chodzi o tamtą kostkę. Czekajcie. Niebieski będę musiała zrobić portal. Dobra. A tu pomarańczowy. No i tu niebieski i iść. Tylko trafić jeszcze z tą kostką tam, to by było fajnie. O, właśnie. Dobra. No i teraz tam jeszcze trafić, też by było fajnie. Spoko. Ta, można się domyślać, co chcą mi zrobić. To teraz jaki numer komory? 14, dobra. 14 wydawała mi się przyjemna dosyć. Kurde, dobra, bardziej tam. Dobra, trochę bliżej tu. Dobra. Zabieram to. Elton John. Aha, dobra. Tu się schody zrobiły teraz. Aha, dobra, to było to. No i teraz muszę zrobić tu portal i się wrócić normalnie, po Bożemu. Dobra. I teraz tam. Good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Mega. Spadamy stąd. I lecimy dalej. Dobra. 13:15. Za ciasto. Nie wiem, co to jest za ciasto. Dobra. To przyleciane, to teraz dalej.
Aha, teraz takie buty to. Jak ja to zrobiłam wtedy? Ha. No bo tak to nie przechodzi, nie? Jak ja to... Aha, dobra, wiem. Kurde, dobra. W sensie za szybko. Tada. Takie buty. Dobra. Lecimy dalej. No to jest trochę rozłożone, nie powiem, że nie. Nie no, chyba... Chyba stąd mi się nie rozpędzi. Chyba, że stąd. Dobra, i tu. Czasem mi się myli, który dałam, który nie. No i dupa, nie udało się. Kich. Dobra, jeszcze raz. Aha, i chyba muszę w locie zrobić niebieski, dobra. Kurde! Prawie. Prawie to za mało. No tu jest trudno. Kurde. Mnie zaraz coś szczyści. I właśnie przez takie sytuacje mi błędnik później szaleje. Dobra. Teraz tu na drugą stronę muszę się dostać. Dobra. I teraz tu. I tu. Aha, dobra, trochę za daleko. Jeszcze raz. Mega. Teraz muszę się cofnąć. Dobra, bardziej tu. Okej. Idziemy dalej. I tutaj jest troszkę trudniej. Ale nie aż tak. Dobra, teraz tu. Tylko tu trochę czasu się spędzi, nie? Da się to zrobić na szybko, ale pamiętam, że mi nie wychodziło i się bardzo denerwowałam, więc zrobimy to po mojemu. Tak jak to zrobiłam za pierwszym razem. Dobra, i czekamy tu na następną dechę. Wchodzimy. Klikamy tu. Jedziemy dalej. Okej. Nie, coś zrąbałam chyba. Tak, zrąbałam. Dobra, jeszcze raz, bo tu strzałki pokazują, nie? Sorry. Jeszcze raz. To się zdarza. O, i tam bym musiała gdzieś... Tam, o. No i teraz wracamy. Znowu. Mamy 30 minut nagrania, to fajnie byłoby to skończyć zaraz jakoś.
Myślę, że tak 2 odcinki z tego wyjdą. Dobra. Okej, okay, jesteśmy. Teraz tak, tu. Nie, czekajcie. Tutaj muszę windą sobie podjechać. Tam sobie zrobić przejście. I tu. Ale to... Mogłabyś się już rozwalić. Dzięki. Muszę sobie zrobić tutaj. I tutaj. I teraz na szybko tu. I tu. Za późno. Dobra, jeszcze raz. Ale... Dobra. Jeszcze raz, wolę stąd chyba to robić. Tu. Tu. Nie, czekajcie, no bo to... O, dobra. Jak będzie rozwalone właśnie to... To zrobię. Dobra. Jeszcze raz. Tu. 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 Co się stało? Ale co się stało? Nie winda przyczasnęła, czy co? Nie wiem. Wydaje mi się, że winda mnie przytrzasnęła. Dobra, kończymy tą komorę i kończymy odcinek na razie. Dobra, jeden. Drugi. Udało się. You can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science Self-Esteem Fund for Girls. It's true. Nie, dzięki. Mandatory scheduled maintenance. The appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Okej, okay, i na 16 sobie zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do następnych. Znaczy do następnego, bo chyba będzie to 2-odcinkowa seria. W każdym razie widzimy się za jakiś czas, nie wiem konkretnie, i do zobaczyska.